Jeżeli chodzi o 78 rok, wybór Karola, kardynała Karola Wojtyły na papieża, pamiętam, że pracowałem wtedy na zmianie B. Czyli od godziny 14 do 22. Kiedy wyjechałem, autokar, autobus, który nas dowoził z kopalni Andaluzja na osiedle wieczorka, czekał na nas i, i, i usłyszeliśmy informację, że. Kardynał Wojtyła został papieżem. No było to niesamowite, właściwie ten pierwszy moment to był trudny do, do zrozumienia. Myśmy w ogóle się zastanawiali jak to się stało, ale ja pamiętam kardynała Wojtyłę, kiedy przyjeżdżał, kiedy przyjeżdżał na Wzgórze Piekarskie podczas pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich w, w każdą ostatnią niedzielę maja, kiedy zbierało się dziesiątki tysięcy chłopów z całego Śląska, i pamiętam, że na homiliach kardynała Wojtyły i biskupa Bednoża myśmy się wychowywali. Tam właściwie nastąpiło to takie nasze pierwsze dorastanie, bo tam oni w swoich homiliach głosili te hasła związane z sobotą i niedzielą. Właściwie chodziło głównie o niedzielę, że niedziela było to hasło takie przewodnie niedziela boża i nasza. I od tych homili, od tych homili kardynała Wojtyły, który był wtedy metropolitą Krakowskim, a diecezja katowicka wtedy należała do metropolii właśnie krakowskiej. On przyjeżdżał i głosił te homilie, i również biskup Bednosz, który był wtedy ordynariusz, ordynariuszem diecezjalnym, tak samo walczył o niedzielę Boże i nasze. Nie? i wtedy pamiętam. Były pomysły na systemy czterobrygadowe, więc ogólnie podczas tych pielgrzymek było bardzo dużo y, tematów związanych z górnictwem i z etosem pracy.